Tak. My jesteśmy w Polsce, więc pierwszą rzecz, od której zaczynam, to jest dodanie do łososia soli i cukru, żeby nie zrobiła się ryba tak sztywna jak drut. Ja już czuję ten zapach, jest bardzo intensywny. I odrobina miodu, nic co ścina białko łososia. To jest bardzo intensywny smak, to ma lekki posmak przejrzałego sera właśnie. Żadnego tłuszczu, żadnego oleju, ponieważ łosoś należy do tłustych ryb. Camembert, który leżał na piecu przez miesiąc, ale doskonały balans, rzeczywiście słodycz ziemniaków, ho, 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 kapary, anchois, papryka.